13. edycja Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wzięło w niej udział ponad 100 uczestników. To jest Festiwal Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej, więc pieśni patriotyczne, pieśni, które mówią o ojczyźnie, które nawiązują do święta niepodległości Polski. Ten festiwal się odbywa tuż po naszym narodowym święcie. Jest to już 13. festiwal, który już tutaj zakorzenił się u nas. Repertuar pieśni patriotycznej, piosenek patriotycznych jest bardzo, bardzo szeroki, bardzo duży i młodzież, czy też dzieci, nauczyciele z łatwością mogą wybrać sobie utwór, który potem jest tutaj prezentowany. Zmaganie uczestników oceniało 4-osobowe jury. Jakimi kryteriami kierowało się przy ocenie? W skład jury wchodzą następujące osoby. Dwie panie, to jest pani Grażyna Bakalarczyk, emerytowana nauczycielka muzyki z kolegium nauczycielskiego w Wieluniu, pani Iza Weber, aktualnie nauczycielka także muzyki w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu, oraz pan Jan Olczyk, emerytowany dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, a także pan Jakub Biordziński, który jest między innymi nauczycielem Młodzieżowego Domu Kultury. U nas prowadzi chór dziewczęcy. Przede wszystkim jakość wykonania, dobór repertuaru. Myślę, że te dwie podstawowe kryteria tutaj będą, zdecydują kogo jury wybierze i jakich wyłoni laureatów. Uczestnicy prezentowali swoje wokalne talenty w poszczególnych grupach wiekowych. Występy najbardziej przeżywali najmłodsi. Malowane lato śpiewałam. Kto wybrał piosenkę? Ja wybrałam piosenkę wspólnie też z panią wychowawczynią w przedszkolu. Długo trwały przygotowania do występu? W przedszkolu pani przygotowała około 2 tygodni. Codziennie ćwiczenia, próby, śpiewanie. Znacznie mniej stresujące występy są dla uczniów szkół podstawowych, którzy mają już za sobą pierwsze występy na scenie. No, zajęło mi to trochę tak jakby tydzień. Ja już nie pamiętam, ale ja przygotowałam piechotę. Dlaczego akurat ta piosenka? Bo mi się podoba i mi się ją dobrze śpiewa.